Dobra, kastelek na ładnym plusie, muszę przyznać. Duel. Kurwa, kiedy, którego my gramy? Duel to, nie? Duel to. Dobra, hop. Ach i ciach. Dziesiątek dla niego. Dobra, git. Nie obsikałem. Uwierz mi na słowo. Tam portal, which is fine, which is great, which is amazing. Aha, jedynki z bomby, aha, bo mam takie podziemia. Spokojnie wnikam w to koleś. Dobra, ramkę trzeba zmienić. 3, 2, 1, pipo pok, poszło. Kiki, czy dadzą wyniki, cholera wie. Najpierw sprawdźmy. Inferno Side, bardzo tego nie lubię. Nienawidzę grać Inferno Side, kiedy jestem kaslem. Rampy mid. I puszki chujowe, bo pod sprayikiem. Jedynki indeed. Polisz, nie poliży, co ja, kot jestem albo pies. Jeszcze rozumiem, że komuś mogę wyglądać na geja albo biseksu, ale no kota albo psa to już trochę ciężej. Żeby sobie łapę lizał. No jest tam portal. Necromid. Necromid Dunkside. Huch. Dobra, widzę poga. Dupę innym liżesz? No właśnie nikomu dupy nie liżę. Pach, pach. Dobra, ty, słuchaj, czy ja idę tu w prawo po ten kamień? Chyba walisz ten kamień, co? A co jeżeli tam jest mój scroll? Huch. Prawie, zrobię tu gildię, zrobię tak. Robię gildię, żebyśmy mogli się cofnąć jak ludzie, horsy. A mógłbym jeszcze, no dobra, no drewno już bym dobrał, no bo jest jak jest, tak? Gdybym dobrał drewno, tam portal zebrał, to wyjdę, no jako tako, nie? Tylko muszę połapnąć kuszę na zewnątrz. No 1-1-4 pod wyjściem ze wszystkim. Powiedzmy. No tego poga widzę, fajnie by było go zraszować. Raczej będę miał tego kasla po wyjściu, więc pół biedy. Jak się skończyłem tam to JOTO, wygrałem. Ta gamba była z JOTO? Ile ta gamba ma czasu, musi mi ktoś powiedzieć. Czasu ile ma. To jest bardzo ważne, policy. 1000 ekspa ziemi, nice. Translingerów raczej nie zrobię. No ale tego kasla musiałbym przejąć. Nie reaguje chyba many, czy reaguje manę? Zdaje się, czy reaguje manę. Czy po prostu jebnąć to, jedziemy. Jebnąć to, DD, zamek. Chyba tak. Ej, dziadek Jakielo. 700, witam. Zróbmy tak. No i to mi pasi, tam puszka jest. Ja nie wiem, czy ja nie pójdę tędy. Kurde, ta puszka jeszcze jakby siadła. To można by było przypuszkować coś. Szczelić pupę. Obstawiałem, że będę większe obrażenia tu kręcił. Jest jak jest. Dobra. Dobra, git. Gamba, ja się pytam, ile ta gamba ma czasu, a nie. Nie będziesz pisał gamba. Naucz liczb. Wezmę to. Okej. Okay.
Zamku nie przejmę. Ziemię mam. No raczej na Poga nie wlecę tam, nie? Znaczy, kurwa, tam gamba, gamba. Dokładnie, no. By napisał mi, ile gamba ma, to bym rozliczył. Godzinę ma? Hop, hop. 1-1-9, tu. Jakby patrzeć po ziemię, czy ja mogę złapać stajnię 1-2-1. Bardzo ważne w okolicy. Can we get it? Yes, we can. That's amazing. Wygląda na fajne tempo. Ogólnie. Wygląda na to, chyba puszkowy biom. Bo po prostu te fajnie mi się ustawiły. We'll see. O matko boska. Konie po betonie w szarej mgle. Dobra, czyli co? Ustawiam się tu. Stawiam się tu, 7 level. Poga widzę w tym tęczu. Również. Ciekawie, ciekawie się zapowiada. Dobra, no ja bym zrobił chyba po prostu tu. A tu bym się jeszcze wstrzymał, tu może jakiś tam hol. Dobra. No widzę wszystkie pogi, so it's amazing, na pewno. Poczekaj, jakie tutaj siany by wyglądało? Mam meduza stora po drodze, więc świetnie. And I dream about you all the time, widzu. Minus moral, jakbym mógł jeszcze podnieść, to będę przezadowolony. Damy radę. Fajny kastelek, bardzo mi się podoba. Love it. Muszę, żeby tylko powietrze dostał. Dobra, to żebyśmy mogli jakoś rozwijać się. Tam by było drewno i puszka i pierdoły. Ja bym powiedział, że pójdę w tą stronę jeszcze. Bo nie jest jakoś turbo późno, żebym nie robił takich rzeczy jak ta tu. O kurwa, many nie regnąłem. Gildii tu nie było. Fuck, bo była inna rotacja. Powiedz, że ja będę się mógł stąd wycofać. Powietrze. Uch. Kurwa, tu gildii nie było. Dobrze, że się obudziłem. Ma na chuj za późno. A i tak już żyję. We fine still. Ale ta, mogło być niedobrze. No tyle co jest ten drewno w plecy i ten neck. Przeżyjemy. Mogło być gorzej, mogło być dużo gorzej. Raczej będę chciał zrobić. Nie, wydaje mi się, że już może bym cycę zmontował, żebyśmy mogli markety zrobić. No tego necka jestem w plecy. No, raczej byśmy taką zrobili rotacyjkę. No dobra, czyli co? No musiałbym zrobić tamto. Ile jaką mamy ziemię? Mamy taką ziemię. No bo co, mógłbym pójść tu zrobić to. 300-900, chyba starczy.
Jasny gwizdek. Eloto wkusza. No to ten jakby mi się przydał, żebyśmy topę mogli zrobić, nie? Nie będę mówił, że nie. Dobra, żebyśmy jakoś tutaj się trzymali. Dobra, no będziemy szli teraz w prawo w dół. Raczej DD pizny tu. Możliwe, że z flya tu zrobimy. Znaczy, tutaj jest dużo surowców, dużo kaski. Topka mogłaby być na górze. Kraksa, witam. Witam pana. Dawa fest, pierwsza gra była piękna. Dziękuję Kraksa za dwie dyszki do Nicik, oczywiście. Będziesz double czy single? No chciałbym dubla, nie? Rozwój jest. Rozwój jest. Pogi są widoczne. Trochę to powietrze późno, no ale chciałbym dubla docelowo. Zobaczymy. Ogólnie nekro w tej partii może być pojebane. Może być tutaj milion Ghost Dragonów. Chciałbym też szybko wyjść z tymi archami. No kuszników. Kuszników trochę jest. A topa nie jest tak daleko, żebyśmy mieli nie zrobić. No kwestia czy... No chciałbym być w kontroli mida na pewno. No, that's for sure. No, jakbym dostał ekspert powietrza z Fast Weekend. Byłoby świetnie. Chciałem zrobić tak. Tu mi dużo kuszników padnie, co prawda. Tragicznie jestem rozstawiony pod kątem tej walki, szczerze, bo dostaję proste strzały na pysk. A z tym force fieldem to tak poddymione zostało. Z tą maną jest nieciekawie. A że ten abstrak paskudny też wyleciał. Abstraki zawsze tyle mieszają, że to głowa mała. Dobra. Abstraki strasznie tak mieszają kurna na tych skarniach. Nice model. No dobra. To się zwróci. Dobra. Powiedzmy, że nieźle. Na razie dobieram manę. I dobieram to, dobieram to. DD tam portal jeszcze do spalenia, tak?
200 podniesienie. Oko. Czy ja tu zostaję, żeby zrobić jeszcze te cyce i te siano? No bo ogólnie... No nie wiem, bo co miałbym do zrobienia tu? Miałbym tu zrobić baraki. No musiałbym tutaj cyce robić, musiałby być bez zapa te cyce oczywiście. Tu jest jakieś siano. I shield. No może coś znajdziemy na tym dole, nie? Zainwestujemy troszkę, niech będzie. To i tak potrzebuję. Tutaj już tylko monasterka i będę patrzył na pieniądze na czysto już. Masz kupę surki, jedziesz gildię tylko w nekro. No zrobimy sobie jeszcze tutaj. Robimy sobie tutaj jeszcze oczywiście market. 4, 10, 2, 6. Tutaj ma duel wiwerny, tu ma jakieś boksy pod breakiem. Nie wiem, czy ma wizję. Trading post nad nekro. Trading post nie, to wszystko do czasu. Mam takie głupoty, widzę, kochany. Bardziej się martwię o te cycki, że będzie abstak, i będzie... O, shit! Czemu ten abstak mi dajesz? Po prostu spytam się tak, czemu mi dajesz ten abstak? Dobra, zawalczę z tym abstakiem. Poblokujemy i będzie okej. Okay. Oj kurwa, tamten nie dobie, Kajkent. Dobra, no zrobiliśmy całkiem nieźle. Armorer? Armorer jest ok. Do tego mi da. My chcemy tyle co siano zrobić. Jest jakaś puszka jeszcze. Tutaj double boxik. A, ten dobiega tu. Uf. No. To byłyby kusze. To by były puszki z kuszami, ale jeżeli nie będę miał mięsa, to i tak się nie wyrabią. Czekaj, dwa dedeki już spaliłem. A to. A, bo tamto. Dobra, no kwestia taka, że mogę tutaj dostać trochę. Ogólnie jeszcze jest taki temat, że no mamy dużo siana do zrobienia w Nex. Jeżeli bym poszedł tu, no to mógłbym zrobić jeszcze to na bucie, mógłbym zrobić to, żeby palić tu DDK. Potem potrzebuję jeszcze całkiem sporo siana i tego siana miałbym tu, ewentualnie wtedy też chodzi w trade i wtedy double pog. Wyjście potem na kuszach może, żeby nie tracić. No pójdę tu, ale to tylko zależy od tego, jakie kusze dostanę, w sensie... nie kuszę, tylko banki. O, dalej będę próbował tego double builda, nie? No bo tu jeżeli bym dostał duże wszystko, no to jeszcze wtedy treżuraka dograć i siema. Surowce są. Wydaje mi się, że bez problemu mógłbym sobie wyjść na tych kuszach, co mam. Mały treżur. Kurde, większość banków, które tutaj robiłem, treżurakowych, było po prostu małe. To też nie jest za wielkie. 40. Małe banki, te małe banki mogą rozdupcyć mi to. Kurde, no myślę, jak to rozrobić. Minus 2 morale, no byłyby spoko, ale... wszystko małe. Ja pierniczę, każdy bank mały dostałem. No to bym powiedział, że chyba o dabelku to można zapomnieć. Tutaj co singielek to może najwyżej będzie. A czy ja tam do dreżura dobiegnę? Brakuje mi tam oczka.
brakuje mi tam oczka. Kurde, patrz, oczka brakuje. No ale to i tak, jak dostanę maxi, to musiałbym tradeować jak zły. No, zastanawiam się, czy ja nie chcę po prostu... Dobra, czekaj, zróbmy tak, zobaczmy, co tam się skrywa. A, każdy mały! Każdy mały! Jakbym dostał większe, byśmy to robili. Mógłbym dostać, nie wiem, jeden maxi crash, może dwa z tamtych. Kurde. No dobra, to co, archy po prostu, wyjdźmy. Kurcze, szkoda, fest. Nie mam dużego? A, to dobrze. No patrz, zrobię jednego. Zrobię jednego, jeżeli bym chciał tu oddać 31. Powiem tak, na siłę i może bym się zmieścił. Kurde, że te małe banki miałem. Dobra, no powiedzmy zbudowane, tak? No wydaje mi się, że regnę manę i po prostu wyjdziemy na tych kurznikach, na te konie. A jakby siadło, że jeszcze będę mógł zrobić, nie wiem, te puszki później. No i te puszki bym zrobił, to wtedy może topa na tych, ale całe surowce oddałem. Średnio na jeżę, nawet nie średnio. Gdy topa, nie mam mięsa, żeby topę zrobić. Na kuszach, tak jak czasami robię. Chłop wychodzi, nie. Chłop dobrał coś, chłop dobrał shielda, pewnie topę będzie robił w next. No masz 6 knowledge'a? Nie, 6 knowledge'a i tak możesz tam portal 2 dedeki robić, to jest najważniejsze. Flya czasami nie odpalasz, ja teraz też tutaj flya na przykład nie odpaliłem. Ty, ja w ogóle żadnego itemu nie podniosłem na tym biomie. No jedyne co mogłem podnieść, to jest ten neck i to wszystko. Nie wiem czy... A może w sumie... Może będę liczył na to, że tutaj też będzie jakiś fajny break tu heksowy i po prostu pójdę po ten zamek, żebyśmy nie tracili czasu. Może tak zróbmy, co? No to nie jest jakieś turbo, co mamy, ale... Jest jak jest, jak jest. Kurde, bym chciał tego breaka tu zobaczyć. No nie widzę. No, staty dokoksił. Zamków tyle samo. Kurde, no ja chciałem tu breaka zobaczyć. Bo musi być tu heksowy. Tak jak konie na przykład, nie? Ale i nie szybsze niż anioł. No chciałbym kurde tego, nie wiem, no zrobię DDK tu i ocenimy sytuację. I jak zrobi tą topę, no to prawdopodobnie będzie w kontroli mida. Kontrola mida nie jest dla mnie wygodna at all. Zobacz, bo tutaj jest mid, masz kopium, gąsk KP. Kto będzie kontrolował mida, wygrywa i raczej to on będzie w tej kontroli, bo zobacz, idziesz do mida, wchodzisz tu, KP, gąska, dwa KP-ki, puszki z Ghost Dragonami. Ten mid jest zbyt pusty. No nie wiem, no jeżeli bym wyszedł teraz, róbmy market, no statów to aż powiem szczerze, strach sprawdzać te staty. Dobra, i tu przez miecz mówiłem DD, jest robot, dobra, na robota raczej wyjdę. Double mana po wyjściu. Pierwszej damy blessa, one nie mogą zmoralować, więc... A ja będę... Ty! Strzał mi zabraknie! Może tak być. Może tak być. O timerze nie będę wspominał, że może go zabraknąć na tego breaka. Też tak może być. 10 strzał mam. Huch! Jeszcze DDK trzeba spalić, ile? 4 strzały.
Niech podejdą. Dobra, nice. Ah, hope you're having the worst game of your life, by the way. Kurwa, jakby mi się udało zmontować teraz po prostu Vortex, nie zdążyłem zrobić tego po prostu. Na arenie, jak tak pisze, zawsze przegrywa. No nie powiedziałbym, żeby przegrywał, skoro ma 20 all-statu na biomie, ma 3 rozwiwerny. Jest warriorem, czyli w teorii lepszym hirkiem do lejta. A mój rozwój na razie zostawia wiele do życzenia. No nie wiem, no jak będę miał... To kupię teraz anioły. Kupię teraz anioły i kupię gildię. Nawet nie zdążyłem marketu tam postawić. Anioły, gildie. Tutaj w którym dniu musiałbym rozbudowywać? Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeszcze okno mam jednej tury. Nie, wszystkim chcesz wyjść jak najszybciej, no ale zazwyczaj kragiem, strongiem wychodzisz 1-3-2, 1-3-1. Po topie. Zazwyczaj. Dobra, czyli dotradować to, dokupić aniołów. No nic, no muszę liczyć na to, że ja tego KPK zrobię, wezmę Doublemanę. I ja nawet sniki biki się po prostu wpierdzielę tutaj zebrać te rzeczy, żeby zebrać to, to, to i to, wycofać się go do side'a i granie z portalem, nie? I módlmy się, żeby ten KP był łatwy, bo jeżeli ten KP będzie łatwy, to możemy jeszcze to wygrać, w sensie wygrać. Na pewno dorzucić sobie szansę, że to ja będę tam te rzeczy zbierał, a nie on, a to jest ważne dla mnie, to jest ważne, bardzo ważne. Gildia oczywiście, dobieramy to, czy ja dokupię te kusze? Kurde, nie wiem, czy dokupię te kusze, ale zrobimy tak, zrobimy tak. Dobra, i teraz budliśmy wiwerny. To jest całkiem okej. Okay. To jest całkiem okej. Okay. Robimy to w ten sam sposób. Dobra. Dobra, Vortex, HP mam. Oh my god, on zraszował mida. On zraszował mida, shit bro. On zraszował mida. Czy ja mam ten Richa i nie wiem, mógłbym to zrobić go z kapekiem powiedzmy. Nie wiem, czy stawiać wszystko na Makao i po Makale. Oj, 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 no nie fajnie. To jaki plan? No przejebane, o Jezu. Dobra, on nie ma złej gry, on ma dobrą grę. On robi teraz KP. Kopium, gąska, robi wszystko. No nie, no nie mamy jak tego ugryć, raczej holderka. Jest szansa, że będzie chciał mnie zolinować. Jest szansa. Pytanie, czy ja bym chciał, żeby on mnie zolinował. Ile mam archów do kupienia? 4. 4, miałbym 10 portal, liczmy. No ma tutaj takie rzeczy. Ulala. Ulala, dobra. Dobra, zróbmy tak. Weźmy to, weźmy to. Tam jest soj. Tutaj coś? Puppet, puppet też jest ok. Tu rozbijamy moral. Nie złapałem Vortexu. Ja pierniczy. A te auto akcepty. Blisko bug. Auto akcept. Dobra, tak. No tutaj mielonka. Nie jest duża topa. Bez burzaka to nie robota tutaj, na pewno. Mamy armorera. Kurde, trochę dałem ciała.
Ofens. Kolejne KP. Chryste, panie. Dobra, pójdziemy tu, zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. No, kolejne KP to nie było coś, czego potrzebowałem na pewno. Wampiry, ważki wymienił na ten gówno, czyli co, on bierze to... Możliwe, że bierze wszystkie itemy, leci. Idzie po staty, kurna, zaraz będzie o staty z kosmosu. W sensie klata NCPNC, spoko, niech będzie. Bondę, jeżeli bym ją linował i miałbym całą NCPNC i ogólnie jakiś taki fajny zestaw do obrony, to i może bym coś porobił, bo on poszedł po mida, ma nekro, on nie ma dungów po wyjściu, wie, że są dungi, ale nie ma dunga po wyjściu. On idzie do góry, jedzie górę, jedzie górę, ja bym musiał pójść tu, diplo, czy ja bym chciał diplo, no chciałbym. Chyba staty musi zrobić, żeby go strażyć do dolina, on tak będzie już miał linową, Renia bardzo często linuje. No i zaczynamy już mieć problemy z surowcem. Dobra, najpierw sprawdzić, gdzie on jest, bo to zależy, czy robię market, czy robię portal. Chciałbym mieć 6 marketów, żeby mieć lepszy kurs. Możliwe, że tego zamku nawet nie będę rozbudowywał. Dobra, czyli tak, ciach, 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 ciach. Wrócił się. Skoro się wrócił, biorę market. Jedziemy tu. Tam jest flaga, więc go. Dobra. Tu na razie też bym zmontował market. Czy mogę zrobić tamte? Mogę zrobić tamte. Go. Dobra, topa tu by była. Okej, okay, fajna mała strata. Idę tu, idę tu. Tak. 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 Tabard mogę kupić, ja ten tabard kupię, możliwe. Dobra, ja bym zrobił tak, raz, dwa, trzy i zrobiłbym to tu na przykład. Okej. Okay. Tęsknisz troszkę z Legionem, bo ja bardzo tęsknię za Legionkiem u pana. Jakoś szczególnie nie. Dobra, ja mogę zrobić tutaj topy w nekrze i ogólnie miałbym do dostępne jeszcze trzy topy. Czyli tak, mamy tu Vortex i tu mamy portal. Wejdę tu, będzie ten portal brany. Jedziemy zrobić to. Ajajaj, trochę problemy. No aniołów powinno być dużo. Jak idzie, to chyba przerżniemy. Słaba gierka versus bardzo mocna gierka. Więc zapowiada się, jakbym miał tą przerżnić. Ale zobaczymy, może topki uratują, może on dostanie małpiego rozumu, będziesz schodził po skosie i nic nie dostanie. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. No ja jestem prawie pewny, że teraz będzie jazda po skos. A 99% że on teraz idzie tak. Jak pójdzie tak, no to na tym zamku w teorii nic nie mam i tego zamku nie będę budował. Dobra, zrobimy tak. I czy mam rację? Kurwa. Klasyczna Renia to jest. Klasyczna Renia to jest. Wezmę sobie tego anioła. Dobra, wiecie co? Zrobimy inną topę. Zrobimy topę stąd najpierw. Dobiorę to, dobiorę to. Dobra, tak, tak, tak. Nie wiem, możliwe, że na te Fairy Dragony będę chciał pójść. Kurczę, nie wiem, topa 3, duża, bardzo duża. O, tak, tak. Dobra, raczej ta gra nie potrwa zbyt długo. No ten nek 3 all by mi się przydał, nie będę mówił, że nie. Ale nie za aż taką cenę może. Dobra, za jednego. Przebolejemy. A tu. Pójść to. Pójść tu. Zrobić tak, zrobić. Tak. Okej. Okay. Mogę zrobić archy w next. 32 spell powera. Chrystusku i armia. Portale w dungu jednego zrobiłem. Teraz zrobię tutaj ten.
Raczej w Dex pójdę po tą topę, dobiorę mięso. 1-3-7, będzie mi wchodził na chatę 1-3-7. Nie wiem, czy ja nie muszę się z nim bić. Wiemy, że ma wszystko, ale czy mam wybór? Nie mam chyba wyboru za bardzo, żeby się w niego nie wbić, bo on mnie przyjdzie tutaj, on mi zabiera dwa zamki. On mi zabiera dwa zamki i zabiera mi to. No muszę się z nim lać. Liczyć, że będzie miał mało many, bo będzie miał tej many mniej na pewno niż ja. Dobra, czyli tu anioł do kupienia i tamto. Dobra, tak. Tak. Tak, tak, tak. 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 Dobra, tak. Jeszcze jeden mam, ale jeszcze 5 spektora. Pytanie, czy ma kulkę do chaina. Ja mam offense armorer. A ma ważkę, która w teorii może mi ściągnąć. A ja biję 6, biję coś. Ogniaki. Kurwa, żebym dostał więcej spell powera, byłoby ok. No nie wiem, czy nie prot. Nie wiem, czy nie prot. No bo jak zrobię chaina i wjadę, no ma kapeka, czy ma kulkę, nie wiem. Jak zrobię chaina i wjadę, no to on ściągnie mi kontrę i mi zbije bardzo dużo i postawi burzaka, nie? Najwyżej to zhipnotyzuje. Ważka jest zajmieć prota? Kwestia tego, że ona nie dobiega naraz. Musiałbym mieć prayera. A jak nie, to ja tą ważkę ukradnę i mu ściągnę kontry i będę kupić go potem. Kwestia tego, że do nie mamy... Myślę, jakbym latał i... na burzaki może. Mam armorer, mam offense. Może nie jakiś wymaksowany, ale... No może mana, maybe. Jakieś tam śmieszne zakry bym miał. Kuszkę? Nie, nie zabiłem kuszę ważki, nie ma opcji. Żumany? No ten vortex musiałbym próbować to zrobić. Kurczę, żebym dostał jakąś... tego, jakiegoś shielda, 4... jakieś buty, jakąś kulkę do chaina. Bo ostatniej topy co dostałem z tej trójki? Czapkę, piątkę, dostałem soja i jeszcze jakiś chyba tam szmelc, nie? Popium chyba. A, że nie ma towerów? I tak i nie. Pytanie, czy on chce tą ważkę jakoś zostawiać, czy... To dobiega do kuszy w teorii. Będzie top 3? Raczej nie. Nie wydaje mi się, żebym... On ma HP seta! On ma HP seta! Wait, what? On ma w 1-3-7 Brunkilde na moim biomie 20-30 all statu i HP seta i magię. Uch. Dobra, no to bym powiedział, że teraz to już za wysoko. On ma wszystko? No ma wszystko. A, ma. On ma HP seta nawet. Chyba mu chodziło o to, że mam nadzieję, że mam najgorszą grę, bo on ma zajebistą. Chyba o to chodziło. Chyba o to mu chodziło, że, że on ma zajebistą grę i dlatego mam nadzieję, że ja mam chujową. Chyba o nic innego.
Spróbuję ważkę złapać. Kolego! Uczciwie morale dostałeś. +2, -2. Minus laka ma jeszcze. Kolego. No jeżeli poszedłbym się bić z tym szajsem. No kwestia tego, że musiałbym tam wyskoczyć na solo ptasiarzu, zbić tą ważkę prawdopodobnie. No bo on widzę, że ma pokład nadziei jeszcze w tych blizzardach, nie dziwię się, nie daj Boże jakiś poison. Przejebane deczko, troszkę tak. No ma HP seta, ma 27 defa, tyle chcę, żebym zbijał. I armor rare eksperta. Jakby HP seta nie miał, to kurwa no. No nic, chyba spam burzaka. Nie robię go jakoś dużo. Spam burzaka i wjeżdżam w Ivernę, no nie ma nic innego. Ten spot to kurwa mógł być na pewno weselszy. Nie, nie ma jak. I guess it's revenge for strong game. On zrobił casta? Zrobił, nie? Lightning Bolta. Lightning Bolta czy Chaina? Don't poison me, please. Okay, I'm dead, brothers. Guys, I'm dead. I'm so fucking dead. Nawet nie mam. Yup. I'm dead. So fucking dead. Nie mam żadnego sensownego sakry, even. 3 archy. No jest to jakieś sensowne, nie? W sumie. Nie wiem, dostaję Chaina, nie Lightning Bolta. Nie ustoję. Kurczę, troszkę więcej spell powera bym potrzebował. Poisony in the end. Ajajaj, no nic, szkoda. Szkoda.